Oj, to nie wieczer, to nie wieczer, Mnie malym malo spalos, Mnie malym malo spalos, Oj, das nie przewidziela. Romuald Koperski, Pojedynek z Syberią. Część piąta. Czyta Dar i już. Z naprzeciwka mijają je liczne samochody, i ze zdziwieniem patrzę na kierowców, którzy jadą w samych podkoszulkach lub wręcz rozebrani do pasa. Ale im gorąco, pomyślałem, nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że wjechałem w inną strefę klimatyczną że na dworze panuje 30 upał. Jestem niesamowicie zdumiony, gdyż jeszcze przed kwadransem było zimno i zapowiadało się na deszcz. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem, jak wielką rolę w klimacie odgrywają góry. Jestem już w Azji, gdyż właśnie góry Ural na terenie Rosji stanowią europejsko-azjatycką granicę. W samochodzie robi się piekielnie gorąco. Krótki postój, przebieram się w luźne letnie ubranie i jazda dalej. Przede mną przestrzeń, przecinam zielone, wilgotne odrosy łąki, mroczną tajgę i pachnące igliwiem zagajniki. Prowadzony jasnym pasmem drogi. Lazurowe niebo styka się w oddali z gorącą, białą wstęgą piaszczystego duktu. Migoczące, ciepłe w powietrze faluje, a gorący wiatr uderza w twarz silnym strumieniem. Rozpalone do zenitu czerwone słońce wisi ciężko nad ziemią. Jestem na Syberii! Cieszę się jak dzieciak. Dziwna jest ta radość wypływająca, nie wiadomo z czego z drogi rzuconej daleko, z ryku silnika, z wiatru rwącego w głowę wóz jedzie równo. Jednostajnym rytmem rozdmuchuje ciszę południa wielki, ciężki, posłuszny w moich rękach. Wyjeżdżam na olbrzymią równinę i w oddali widzę las kominów fabrycznych. Hm, to kamieńsk uralski, przemysłowy gigant Syberii. Nad miastem widać unoszący się smog, dopełniany bezustannie czarnym dymem, wydostającym się z licznych wysokich kominów. Dym powoli zakrywa niebo, tworzy tu o pełną grozy scenę ze strasznej bajki, w której okrutny czarnoksiężnik rozpościera swe czarne, wrogie skrzydła, okrywa mrokiem całe miasto, niczym w filmie mroczne miasto. Po pół godzinie dojeżdżam w pobliże miasta. Po obu stronach drogi, na obszarze setek hektarów, widać domki rekreacyjne stojące w równych szeregach. Domki zbudowane są według jednego projektu, niezbyt zresztą gustownego, ale za to swym nowym wyglądem dowodzą, że powstały już po upadku władzy radzieckiej. Obraz wiejskiej sielanki zakończył się równie szybko, jak się pojawił, gdyż po paru minutach znalazłem się już w centrum Kamieńska Uralskiego. Tu króluje wielki przemysł z rafineriami, żelazobetonowymi blokami, z łoskotem i tłumami ludzi i natłokiem ruchu samochodowego w każdym zaułku, w każdym punkcie miasta. Wszędzie panuje brud i nieład, ulice tylko kształtem przypominają swoje przeznaczenie kolczaste ogrodzenia, otaczające fabryki, ciągnące się kilometrami przez miasto, zardzewiałe rurociągi, poprzewracane latarnie uliczne taki jest obraz rosyjskiego miasta przemysłowego. Zatrzymałem się przed jakimś domem. Był to stary murowany budynek, odrapany i ochydny, jeden z wielu tysięcy miejskich domów, na który wystarczy tylko spojrzeć, aby zamarzyć, by drzwi tego domu zawsze były przed tobą zamknięte. Poczułem wielkie pragnienie wydostania się z tego przemysłowego piekła i rezygnując z planowanego odpoczynku, czym prędzej ruszyłem ku prawdziwej syberyjskiej przyrodzie. Kominy fabryczne z każdym kilometrem pozostawały w tyle, a przede mną rozlała się olbrzymia równina stepu iszymskiego. Wyciskam z landrowera ile mogę. Pędzę przed siebie w bezmiar stepowej przestrzeni. Wokół całkowita pustka i nadziwić się nie mogę, że jeszcze jest pod kołami asfalt. Wtem... Dostrzegam znak ostrzegający przed niebezpiecznym skrzyżowaniem dróg, i po chwili tu, na tym pustkowiu, widzę duże skrzyżowanie, a nawet najprawdziwsze rondo. Z ciekawością patrzę na mapę, lecz nie widzę na niej takiego oznaczenia. Po kierunkach, w jakich drogi się rozchodzą, wnioskuję, że po prawej stronie miałem właśnie Czelebańsk. Choć nie ma drogowskazu, to jednak wiem, że aby dojechać do Kurganu, muszę jechać prosto. Myślę jeszcze przez chwilę o tym dziwnym skrzyżowaniu. A może powstanie tu w przyszłości miasto? Na razie rozkoszuję się bezkresnym stepem, widokiem ładującym akumulatory. Po dwóch godzinach wyśmienitej jazdy dojeżdżam do miasta Kurgan i już bez zdziwienia stwierdzam, że jest wiernym odzwierciedleniem poprzedniego przemysłowego giganta: tłoczne, brudne i odpychające. Korzystając z obwodnicy omijam je szerokim kołem, przejeżdżam przez walący się most na rzece Tobu, mijam lotnisko cywilne, na którym rolę pasa startowego pełni wysypany żwir i ponownie wyjeżdżam na niekończącą się równinę. Kończy się natomiast asfalt, więc tempo jazdy spada znacznie, ale mam jeszcze nadzieję tej nocy dotrzeć w okolicę granicy z Kazachstanem. Opodal dostrzegam niewielką osadę, więc nieznacznie zbaczam z trasy, by zaopatrzyć się w wodę. Bez trudu odnajduję studnię, znajdującą się w centralnym punkcie wsi. Przy akompaniamencie szczekających psów, nalewam do pełna przeznaczony na wodę pitną 50-litrowy rezerwuar, celowo zamontowany na dachu samochodu na wypadek podróży przez pustynny teren. Sprawa jakości oraz ewentualnego braku wody na terenie Kazachstanu jest ogólnie znana, więc przezornie nie chcę dopuścić do sytuacji, w której by jej zabrakło. Swoim nagłym nocnym przybyciem bardzo zaniepokoiłem czujne wiejskie psy, które głośnym ujadaniem przebudziły śpiących już o tej porze mieszkańców osady. Gdzie nie, gdzie pozapalały się w oknach blade światła, więc nie chcąc narazić się na nieprzyjemności, czym prędzej opuszczam wieś. Po pewnym czasie znajduję się już na całkowitym pustkowiu. Jak okiem sięgnąć, nigdzie nie widać najmniejszych śladów obecności człowieka. Z kilometra na kilometr droga staje się coraz bardziej trudna. Po lewej stronie rozciągają się niekończące połacie bagien i mokradeł. Z przerażeniem patrzę na otaczający mnie teren i zastanawiam się co zrobię, gdy wśród takiego krajobrazu raptem skończy się droga? Postanawiam zrobić krótką przerwę, by zobaczyć, jak sprawa wygląda na mapie. Bacząc, by nie zapaść się w podmokłym terenie, ostrożnie zjeżdżam na bok, po czym wyskakuję z pojazdu, by rozprostować kości i podychać świeżym powietrzem. Wtem pojawia się narastający, piskliwy szum. Chmara komarów obsiadła moje skąpo ubrane ciało i od razu przystąpiła do konsumpcji. Jednak dopiero kiedy poczułem piekący ból, zdałem sobie sprawę, że trzeba natychmiast z tego miejsca uciekać. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem taką masę owadów, które siedząc na mnie tworzyły jakby ciemny kobierzec. Opędzając się, wskoczyłem do samochodu, zamknąłem szczelnie okna i dostępną pod ręką mapą wytłukłem wszystkie które zdołały ze mną wlecieć do środka przez otwarte drzwi. W wyniku masakry, jaką urządziłem tym małym stworzeniom, szyby samochodu pokryły się czerwonymi plamami, co podczas późniejszej jazdy znacznie utrudniało mi widoczność. To zapewne te wielkie połacie bagien, tłumaczą zaistniałe przed chwilą zjawisko. Nie zdaję sobie jednak jeszcze sprawy, że od tego dnia właśnie komary staną się moim największym wrogiem. Nie do pokonania. Na próżno wypatruję dogodnego miejsca na nocleg. Wokół tylko bagna. Chcąc, nie chcąc, jadę dalej. Droga w świetle reflektorów jest świetnie widoczna, co sprawia, że szybkie tempo jazdy jest utrzymane. Wreszcie bagna i błota pozostają daleko w tyle. Zmienia się otoczenie. Pojawiają się rzadkie lasy i małe skupiska drzew zmienia się również nawierzchnia drogi, która z ubitej kamienistej zamienia się w piaszczystą. Jedzie się miękko jak po równym stole. Pęd pojazdu sprawia, że w tyle powstają tumany kurzu ciągnące się jak ogon komety, zamknącym szybko do przodu samochodem. Już tylko kilkadziesiąt kilometrów dzieli mnie od granicy z Kazachstanem, i z niepokojem zaczynam myśleć, co będzie, gdy przy wjeździe do tej autonomicznej republiki zażądają okazania wizy, której nie posiadam. Będąc jeszcze w Moskwie, dowiedziałem się, że władze Kazachstanu, Jakucji oraz wielu innych byłych republik radzieckich nie darzą zbytnią miłością Rosjan i obcoplemieńców, wymagając od nich wiz przy wjeździe na swoje terytoria. Jak będzie ze mną, okaże się niebawem. Nagle widoczność znacznie się pogorszyła. Zorientowałem się, że jedzie przede mną jakiś duży pojazd, który pędząc w tym samym kierunku zostawia za sobą tuman unoszącego się piasku. Nie chcąc ryzykować jazdy na oślep, zjeżdżam ostrożnie na pobocze, aby przeczekać do chwili, kiedy zawiesisty pył opadnie. Czuję się wyśmienicie, więc wbrew wcześniejszym postanowieniom Postanawiam kontynuować jazdę nocą. Przymusowy postój wykorzystuję na zjedzenie kolacji oraz pokrzepienie się mocną kawą. Wokoło panuje niezmącona żadnym hałasem cisza. Tylko od czasu do czasu słychać cichy, przyjazny szum wieczornego wiatru królującego wysoko wśród koron pobliskich drzew. Obudzony z dziennej drzemki jakiś nocny ptak wydał przeraźliwy krzyk, rozrywając uroczystą ciszę. Z podmuchem wiatru idą w moim kierunku ciepłe, upojne, stepowe zapachy. Dwugodzinna przerwa świetnie wpłynęła na moje samopoczucie, więc wyruszam dalej. Jest noc. Noc bez księżyca, mająca swoją miękką poświatę, która srebrzy lekkie opary, stwarzając jakieś bajeczne, nieruchome, jakby wodne przestrzenie w dali. Jadąc, rozmyślam o następnym etapie podróży, o trudnościach i niewiadomych, o których jeszcze nie mam najmniejszego pojęcia. Nie jest to kryzys psychiczny ani apatia, tylko analiza sytuacji i doświadczenia, które w krótkim czasie trwania mojej ekspedycji zdążyłem już nabyć. Widząc te wielkie połacie ziemi, oraz odległości i warunki, w jakich się obecnie znajduję, zaczynam wątpić, że zdołam szczęśliwie dojechać do celu. Kiedyś ktoś mądry powiedział: Naucz się żyć i pracować z myślą, że nie może się udać, tylko wtedy od czasu do czasu udaje się coś naprawdę. Teraz, kiedy w parę miesięcy po wyprawie staram się opisać wszystkie moje przygody, wiem, że to powiedzenie jest prawdziwe i ma wielką wartość. Lecz wtedy tej pięknej nocy, jadąc od ludzi w kierunku granicy z Kazachstanem, myślałem, że tylko to się udaje, w co się święcie wierzy. Ale tak nie jest. Udaje się to, co na zdrowy rozsądek udać się nie może. Do granicy republiki było niedaleko i niebawem zobaczyłem na całkowitym pustkowiu jasno oświetlony obiekt. Po chwili zatrzymałem się przed pomalowanym w czarno-białe pasy szlabanem granicznym. Kim jesteś i dokąd jedziesz? Usłyszałem głos i ujrzałem kilka uzbrojonych po zęby żołnierzy ubranych w kamizelki kuloodporne. Jeden z nich w stopniu oficerski grzecznie poprosił o dokumenty, polecając jednocześnie, abym zjechał na bok i wyłączył motor. Po czym wraz z moimi wszystkimi dokumentami oddalił się do drewnianego baraku stanowiącego strażnicę. Mm, będzie dłuższa przeprawa – Pomyślałem, widząc służbowe miny Kazachów. Siedząc w samochodzie, obserwuję, co dzieje się w jasno oświetlonej dyżurce. Zebrali się tam wszyscy obecni na posterunku żołnierze i skwapliwie, jeden po drugim, przeglądają papiery. Wtem jeden z nich uchylił drzwi, gestami przywołując mnie do siebie. A, będzie niewesoło. Pomyślałem i z duszą na ramieniu wszedłem do pomieszczenia. W strażnicy panował osobliwy zapach. Mieszanka dymu papierosowego i alkoholu, co w połączeniu z panującym ciepłem tworzyło smród godny poważnej pijackiej meliny. Nie posiadasz wizy i nie możemy ciebie wpuścić na nasze terytorium! odezwał się najstarszy rangą, siadając jednocześnie na rancie mebla z wyglądu przypominającego biurko. – A czym w ogóle handlujesz? – zapytał uprzejmie oficer. Um, – Nie jestem kupcem, lecz ekspedycją – wyjaśniłem. – Staram się dostać drogą lądową do Nowego Jorku. Zapewne pomyliłem drogę i przez przypadek wjechałem na granicę – dodaję przezornie, widząc groźne miny Kazachów. – Ale prawdę mówiąc – kontynuowałem – nie mam innej drogi, więc jeśli mnie nie przepuścicie, będę musiał się cofać wiele kilometrów, i w rezultacie nie dojadę do Nowego Jorku. Eee. Nic nie możemy dla ciebie uczynić, bo istnieją przepisy, których nie możemy łamać, odparł oficer, robiąc minę postaci tragicznej żywcem wziętej z Dostojewskiego. Nie wiem dlaczego, ale byłem pewien, że zaraz dojdziemy do obopólnej zgody i porozumienia, a wspólną do tego płaszczyzną będzie posiadana przeze mnie wódka oraz dobrej marki zachodnie papierosy. Została tylko kwestia, jak to zaproponować, by nie urazić dumy Kazachów i nie napytać sobie tym dodatkowej biedy. Wóz albo przewóz! Pomyślałem, widząc napięcie, pełne oczekiwania i nadzieję malującą się na twarzach obrońców granic. Przepisy są przepisami i nie należy ich w żadnym przypadku łamać. Zaraz zawrócę i pojadę inną drogą. Powiedziałem, grając w te same karty, co moi rozmówcy, zdając sobie jednocześnie sprawę, że o tej porze roku po prostu nie ma innej drogi. Ale skoro już jestem tutaj, to poproszę choć o zgodę na zrobienie sobie krótkiej przerwy, gdyż na drogach w nocy jest bardzo niebezpiecznie i można zostać napadniętym lub wręcz pozbawionym życia. Ależ proszę bardzo, jest dopiero druga w nocy, a służba nasza trwa do szóstej, więc nie ma problemu. Odparł oficer. Podziękowałem skwapliwie za okazaną mi życzliwość i po prostu od razu zaproponowałem wspólne wypicie piwa, argumentując swą propozycję z suchym kontynentalnym powietrzem oraz tym, że piwo jest przednie, gdyż zachodnie eee, na służbie nie można, ale do końca przecież tylko cztery godziny a i okazja taka, że z gościem to nawet wypada. Odparł oficer, a jego twarz i obecnych w pomieszczeniu żołnierzy promieniowały w nadziei i szczęściu. Poleciłem więc żołnierzom przygotowanie miejsca na stole, a sam udałem się do samochodu po niezbędny prowiant – alkohol, papierosy i zagrychę. Na strażnicy zapanowała wesoła atmosfera. Wszyscy byli w stosunku do mnie bardzo życzliwi i przychylni. Żołnierze byli zdania, że nie należy tracić czasu, więc natychmiast przystąpiliśmy do konsumpcji. Oprócz obiecanego piwa, na stole znalazły się przeniesione przeze mnie butelki z wódką, konserwy i oczywiście papierosy. Na zdrowie! zaryczały spragnione gardła kazachów i wypiliśmy po głębszym. Gospodarze doszli do bardzo słusznego wniosku, że praca, czyli sprawdzanie dokumentów, przeszkadza im w kontynuowaniu dobrej zabawy. Otworzono więc opuszczony dotychczas szlaban, przepuszczając wszystkich bez kontroli, a zatrzymującym się automatycznie, zdziwionym kierowcom puszczano stek wyzwisk i machano rękami, aby jechali dalej. Miesiąc temu mieliśmy jeszcze bardziej wesoło na służbie. Powiedział dobrze, już wstawiony oficer: Akurat w czasie naszej służby na granicę wjechała cysterna ze spirytusem jadącym do Celinogradu. Przetrzymaliśmy kierowcę oraz towarzyszącego mu właściciela spirytusu, ale dopiero po pięciu godzinach domyślili się, że my też ludzie i lubimy wypić. Wypłukaliśmy wówczas pięć kanistrów po benzynie i napełniliśmy je do pełna. Ty jesteś bardziej inteligentny i już Kazachstan stoi przed tobą otworem, śmiał się rubasznie oficer, robiąc przy tym głupie małpiebiny, a ciężki nosowy oddech świadczył, że ma już dosyć. Inni żołnierze również patrzyli już zezem, ale żaden incydent się nie wydarzył, panowała po prostu solidarna, pijacka zgoda. Czas płynął wyjątkowo szybko, i zanim się spostrzegłem, na dworze było już jasno. Spojrzałem na zegarek i ze zgrozą stwierdziłem, że jest piąta rano, więc do zmiany na granicy pozostała już tylko godzina. Znalazłem się w dość trudnej sytuacji, gdyż nie wiedziałem, co zrobić, by gospodarzy nie urazić, a przed szóstą godziną wjechać na terytorium Kazachstanu. Zrobiłem kilka nieokreślonych ruchów, które mogłyby świadczyć, że alkohol dostatecznie w moim organizmie zadziałał. Powiedziałem w pijackim żargonie znanym na całym świecie, że wysiadłem i mam już dosyć i najlepszym wyjściem dla mnie będzie jak odjadę w jakieś ustronne miejsce i odpocznę. Napomknąłem jeszcze, że będzie niezręczna sytuacja, w której się wszyscy znajdziemy, kiedy to przybędzie następna zmiana i zastanie nas wszystkich w takim a nie innym stanie. Nie ma się czego bać. A, ale która jest właściwie go, godzina? wybełkotał dobrze już wstawiony oficer. E, po piątej odpowiedział jeden z mundurowych. A więc jeszcze jest dostatecznie dużo czasu, by wypić na pożegnanie. Taki w Rosji zwyczaj i nic na to nie poradzę. Powiedział prawie służbowo dowódca, a obecni żołnierze solidarnie potwierdzili ten fakt kiwnięciem głowy. Napełniono więc ponownie metalowe wojskowe kubki, pokrojono w plastry cebulę oraz resztkę brudnego od żołnierskich rąk tłustego boczku. Za twoją pomyślność i a, abyś dojechał cały i zdrowy do Ameryki, wzniósł to as to oficer i jak na komendę las żołnierskich rąk sięgnął po napitek. Nastała krótka cisza, po której na strażnicy rozległ się metalowy, głuchy dźwięk uderzanych o siebie kubków wojskowych. Następnie powąchano chleb i zagryziono boczkiem z cebulą, a miny kazachów wydawały się przy tym rytuale obojętne. Znam niedaleko stąd odpowiednie miejsce, gdzie będziesz mógł wypocząć i dojść do siebie powiedział gospodarz płynie tam niewielka rzeka i jest to wielki plus, gdyż woda chłodzi, a dzień zarówno dla ciebie, jak i dla nas zapowiada się dzisiaj wyjątkowo upalny. A tam wskazał ręką. Jest piaszczysta droga. Jedz z nią 10 km na południe. A następnie pod kątem 90 stopni. Skręć pra na prawo. Będziesz co prawda jechał w odwrotnym kierunku, ale później jak odpoczniesz, to nadrobisz te parę kilometrów. Wjedziesz na step, tam już nie ma żadnej drogi, ale jedź cały czas prosto a po pięciu kilometrach odnajdziesz rzekę. To dobre miejsce na ukrycie się. Są tam krzaki, nikt się nie kręci. Zakończył dowódca objaśnianie terenu. A jeszcze jedno dodał. Jeśli kiedyś ktoś ciebie zapyta, którędy się tu dostałeś, odpowiedz tak jak nam, że pobłądziłeś. I tak nikt w to nie uwierzy, bo tacy ludzie jak ty rzadko błądzą, ale zawsze wymówka jest. Okaj, Wymamrotał dowódca placówki, mrużąc przy tym porozumiewawczo oko. Okaj, odparłem i korzystając z okazji podziękowałem w najpiękniejszych słowach, jakie umiałem po rosyjsku wymówić. Kazachowie to charakterny naród, dodałem, by pochlebić przełożonemu i pozostałym żołnierzom. Nadeszła oczekiwana przeze mnie chwila pożegnania. Całowaliśmy i ściskaliśmy się z każdym z osobna tak szczerze, że przypadkowy obserwator stwierdziłby, że jest świadkiem, kiedy krewni żegnają bliską rodziną odjeżdżającą w nieznane na stałe. Ruszyłem chyżo przed siebie, by oddalić się od tego niebezpiecznego dla mnie miejsca, gdyż lada chwila spodziewałem się nadejścia żołnierzy przychodzących na służbę. Pędziłem do przodu wskazaną mi drogą, a pęd pojazdu sprawiał, że powstał za mną tuman piasku, który na wzór wojskowej, dymnej zasłony przesłaniał mi widok nakiwających jeszcze na pożegnanie dzielnych obrońców kazachstańskich granic. gór góry obietał, baju, baju. Над горами солнце тает баю бай, листья шепчутся устало, баю бай. Тихое облако упало, баю бай.